wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi. Cokolwiek byśmy czytali, wszystko dla przykładu dotknęło jakichś tam ludzi z Księgi Jozuego, z Księgi Kronik, z psalmów, z jakiegokolwiek. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę komu? Nam. Nam. Więc żyjących u kresu wieków. Więc jest mądrością Bożą, abyśmy sięgali w różne miejsca Biblii, która została nam dana i wyciągali naukę dla siebie. I to nie jest to, że prawdy Starego Testamentu, one tam kiedyś były, ale już nie działają. One działają. Dlatego, że Bóg jest Bogiem miłosiernym taki sam. I dzisiaj chciałem was w związku z tym zabrać na, żeby to tak ładnie powiedzieć, na nowotestamentowe spojrzenie do Starego Testamentu. A konkretnie tytułu jeszcze nie było wyświetlonego. Ten tytuł jest Twój Bóg moim Bogiem. I już chyba nie muszę mówić, do jakiej księgi będziemy sięgać. Więc Twój Bóg jest moim Bogiem. To są słowa zaczerpnięte oczywiście z Księgi Rut. I chciałem zaprosić was, abyśmy sięgnęli. Oczywiście ta historia Rut, Noemi była już tyle razy opisywana, tyle razy analizowana i każdy z nas ją doskonale zna i ja się cieszę, bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie przeczytać, jedynie parę wersetów tam wyciągniemy. Każdy z nas ją doskonale zna, ale to tym bardziej będzie nam łatwiej sięgnąć być może w takie miejsca, gdzie my, ludzie Nowego Przymierza, ludzie Nowego Testamentu, możemy wziąć dla siebie naukę, możemy wziąć pociechę, ale też możemy zobaczyć tak naprawdę, jaki jest Bóg, bo On się tam bardzo mocno objawia. I Księga Rut zaczyna się takim bardzo trudnym wersetem. Otworzymy już teraz pierwszy rozdział i pierwszy werset. I ona zaczyna się takim stwierdzeniem. W czasach, gdy rządzili sędziowie. I może na razie tyle. W czasach, gdy rządzili sędziowie. Więc to nas pozycjonuje, gdzie jesteśmy. W zasadzie to można by napowiedzieć, że to jest druga część Księgi Sędziów. Ja ostatnio, kiedy tutaj głosiłem o Gedeonie z Księgi Sędziów, więc można powiedzieć, że będzie to w tym kontekście jakaś kontynuacja. Więc Księga Rut jest kontynuacją Księgi Sędziów, tak naprawdę. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał w kraju wielki głód. Jakie to były czasy? Jakie to były czasy? To jest istotne, dlatego że to będzie pokazywało, jak ci ludzie, albo co było u podstaw decyzji tych ludzi. Więc przede wszystkim wiemy, że Księga Sędziów to był jeden wielki chaos. Ziemia Izraela była pogrążona w chaosie. To są smutne czasy. Ziemia była pogrążona w chaosie. Były perełki namaszczone, posłane przez Boga, które próbowały doprowadzić do opamiętania na naród izraelski, natomiast nie zawsze się to udawało. Syn Gedeona na przykład był mordercą swoich braci. Czytamy o tym w Księdze Sędziów. Syn Gedeona wymordował wszystkich swoich braci. Samson, namaszczony przez Boga, ginie w zabawie z Filistynami. Kompletnie niepotrzebne. Wojna pomiędzy plemionami Izraela. 40 tysięcy ofiar. To wszystko działo się w czasach, gdy rządzili sędziowie. Więc jeden wielki chaos. Taki jest początek. Takie są czasy, kiedy chcemy spozycjonować tam rodzinę. W takim czasie jest trudno o dobre decyzje. I kiedy czytamy ten właśnie 1:1, w czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał w kraju wielki głód, wówczas z Betlejem w Judzie wyszedł pewien człowiek. Więc stabilność, bogobojność, mądrość były zupełnie w deficycie w tym czasie. Nasuwa się pytanie, jak podejmować decyzje, w oparciu o co podejmować decyzje, kiedy żyjemy w trudnych czasach. Możemy też powiedzieć, że dzisiaj w jakiejś tam formie są trudne czasy. Oczywiście nie można tego przenieść w skali 1:1. Ale są trudne czasy. Mamy presję wojny, mamy presję ekonomiczne, mamy presję tego świata, mamy presję każdą inną. Ludzie żyją w tych
presjach, jeżeli nie mamy stabilizacji w Bożym Słowie, jeżeli dajemy się nieść temu pędowi dzisiejszego świata, który nie jest łatwym światem, to też w naszym życiu może być trudno o dobre decyzje. Bo to, czym się otaczamy, to, co ma na nas wpływ, to, czym się karmimy, to, co do siebie dopuszczamy i to, co nas atakuje, powoduje jakość podejmowanych decyzji. I tak było w przypadku Elimeleka. Elimelek wyprowadził swoją rodzinę w tych trudnych czasach z ziemi izraelskiej. Z obrazu ogólnego, który mówi w tym pierwszym wersecie, że to był czas sędziów, że wiemy, że to był trudny czas, przechodzimy już do konkretnej rodziny. I kocham Księgę Rut, bo ona tak naprawdę skupia się na jednej zwykłej rodzinie. To nie była rodzina prorocka, to nie była rodzina królewska, to nie był Dawid, to nie był Eliasz czy Elizeusz, czy jak to mówi. Zwykła, normalna rodzina jak ja i ty, większość z nas. I widzimy tutaj parę osób, chciałem je wymienić, może parę słów na nich powiedzieć, o ich powiedzieć, głównych osób, które są w tej księdze tymi najważniejszymi. Więc pierwsza osoba to jest Elimelek, który ucieka przed głodem. I teraz mając autorytet nad rodziną, zabiera swoją żonę, swoje dwójkę swoich synów i odchodzi z Betlejem, odchodzi z domu chleba. Czy wam to coś mówi? Idzie do Moabu, idzie do światu. Ja myślę, że dzisiaj można by niejedną analogię znaleźć, że ludzie w poszukiwaniu może lepszego życia, może lepszej sytuacji finansowej, może bardziej poprawnej sytuacji, przenoszą się, ja nie krytykuję teraz nikogo, ale przenoszą się w inne miejsce, z rodzinnego domu, z rodzinnego kościoła. Nie mówię absolutnie, że ktoś, kto urodził się w Ustroniu, ma do końca życia tutaj mieszkać, czy w Cieszynie, czy w tym. Ale chodzi mi o naznaczenie, że przychodzi decyzja, którą mówimy o zmianie życia. Podejmujemy taką decyzję. Elimelek podjął taką decyzję, bo uznał, że w domu chleba powinien być chleb, a skoro go nie ma, to można iść do świata. Zabrał swoją żonę, swoich dwóch synów i poszli. Umiera przedwcześnie. W zasadzie nic więcej tam już o nim nie czytamy, tylko że umiera przedwcześnie. Umierają przedwcześnie także jego synowie. Widzimy, że Elimelek nie rozeznawał Bożych czasów, nie rozeznawał Bożych pragnień. Bożym pragnieniem nigdy nie było to, żeby on przenosił się do Moabu. Kiedy widzimy, że w czasach Jakuba na przykład był głód, on wysłał swoich synów do Egiptu, żeby przywieźli zboże, bo był głód. Ale oni wiedzieli, że ziemia Izraela jest dla nich ziemią. Kiedy Izak jest napisany, w czasach Izaka był głód, to on z wiarą siał, pomimo że był głód i zebrał plon, dlatego że Bóg był z nim. Jeżeli Bóg jest z tobą, to on cię nie opuści. Ty możesz opuścić Boga i iść do Moabu, ale jeżeli Bóg jest z tobą i ty będziesz z nim, to on cię nie opuści. Więc to jest taka pierwsza dygresja na temat życia Elimeleka. Nie odróżniał dobra od zła. Uciekając przed niedostatkiem, przed głodem, doprowadza do śmierci swojej i swoich dwóch synów. Pozwolił też, aby synowie weszli w nierówne jarzmo z kobietami spoza Izraela, czyli z Moabu. Oni oboje ożenili się, wzięli sobie tamtejsze kobiety. To nie było wolą Bożą. Tak samo jak Ezaw, pamiętacie historię Ezafa, chciał zrobić na złość swoim rodzicom, chciał zrobić na złość, wziął sobie Kananejki, kobiety jak gdyby spoza. Więc świadomość odejścia od Bożej drogi jest tutaj bardzo, bardzo wyraźna. Nie czytamy o chwili refleksji, bo wiecie, samo to Bóg sobie z tym, albo inaczej, Bóg sobie z tym poradzi. Bóg sobie poradzi, bo pomimo, że kobieta, która wyszła za jednego z jego synów, ona została przyjęta, wywyższona. Ale to Bóg sprawił. Ale to Bóg sprawił dopiero. Więc nie czytamy o chwili refleksji. Umarł jak Nabal, który jest nazwany, że był głupcem w Biblii. Umarł jak Nabal w konsekwencji swoich własnych decyzji.
pomimo głodu jest ciekawe, że Betlejem przetrwało. Słuchajcie, to nie był głód, który zabił to miasteczko. To nie był głód, który wykończył wszystkich i już więcej o tym nie czytamy, ludzie się rozpierzchli. Czytamy, że Betlejem funkcjonowało. Co więcej, miało w historii swoje bardzo ważne role do spełnienia. Więc Betlejem przetrwało. Ludzie w Betlejem przetrwali, pomimo, że tam był głód. Dlatego, że nawet w głodzie Bóg może cię prowadzić. Psalm mówi, że kiedy pójdziesz ciemną doliną, nie mówi, że nie pójdziesz, ale kiedy pójdziesz ciemną, ja będę z tobą. Kiedy pójdziesz przez morze, przez ogień, nie zostawię cię. Kiedy będzie głód, ja pójdę z tobą. Kiedy będzie głód, ja ciebie nie zostawię. On zwątpił w Boże zaopatrzenie, on zwątpił w Boże ojcostwo, wybrał drogę ucieczki. Droga na skróty, wydawałoby się, okazała się pułapką dla rodziny. Już wiemy, że zmarł on i zmarli jego synowie. Noemi, żona. Znamy jak gdyby tradycję rodzinną, nie wiedziałem jak to nazwać, tradycję rodzinną, że raczej nie czytamy tego wprost, ale przyjmujemy, że żona Noemi raczej nie miała do gadania dużo, kiedy była decyzja, że wychodzimy. Tam niepodzielnie rządził mąż, więc zakładamy, można tak zakładać, że kiedy Elimelek powiedział, że wychodzimy, idziemy Moabu, żona Noemi była mu posłuszna, nie miała prawa głosu przy wyjściu. Oczywiście jest to domniemanie, ale myślę, że nie pozbawione jakiejś racji. Po tragediach rodzinnych, kiedy traci swojego męża, swoich synów, podejmuje decyzję o powrocie. I będziemy czytać Rut 1:6. I tam jest 1:6, zaczyna się takimi, gdy to się stało. Ale co się stało? Gdy to się stało? Gdy zmarł mąż, gdy zmarli synowie, gdy 10 lat w ziemi moabskiej minęło, Noemi wraz z synami postanowiła, synowymi, przepraszam, postanowiła wrócić z Moabu. Zaraz dojdziemy do tego. Była przesiąknięta tym dramatem swoim. Trudno się dziwić tak naprawdę. Kobieta traci męża, kobieta traci jednego syna, drugiego syna. Pewnie łączy się to z przepotężną presją ekonomiczną. Zostaje sama z synowymi. Więc maluje mi się obraz załamanej życiowo kobiety, która straciła wszystko, co miała, straciła też nadzieję i określa siebie jako Mara gorzka. To wiemy z późniejszych wersetów. Mówi nie mówcie już do mnie Noemi, mówcie Mara, jestem gorzka. Po ludzku miała do tego prawo. Po ludzku to, co ją dosięgło, to, co ją złamało, było bardzo silne. Kiedy dociera do Betlejem, jednak widzi światło, że jest szansa na zmianę życia, że jest szansa w ogóle na życie, że jest szansa na odrodzenie. Co jest u podstawy tego, że ona wróciła do Betlejem? Czytamy właśnie w tym Rut 1:6. Gdy to się stało, Noemi wraz z synowymi postanowiła wrócić z Moabu. Szczególnie, że jak tam usłyszała, czyli jak usłyszała w Moabie, Pan zatroszczył się o swój lud i znowu zaopatrzył go w chleb. I to jest cudowna wieść, która dotarła po 10 latach do Noemi. Dotarło to słowo. Czasami, kiedy w naszym życiu dzieją się trudne rzeczy, kiedy w naszym życiu nie rozeznajemy kierunku, gdzie mamy iść, w naszym życiu, kiedy jak gdyby wydaje nam się, że klęska goni klęskę i problem goni problem i już jesteśmy, jak tutaj jest napisane, Mara, gorzko, dojdzie nas Słowo Boga. I wiecie, kiedy my się mamy siłę uchwycić Słowa Boga, to nasze życie może być z powrotem podniesione, bo tylko Bóg może zaingerować w nasze życie w takiej sytuacji. Są sytuacje po ludzku, gdzie człowiek już nie ma co doradzić. No jeżeli ci umarł syn, umarł drugi syn, umarł mąż, jesteś na obczyźnie, jesteś sama, ludzie cię pewnie nie szanują, bo nie jesteś ich,
Cóż można pomóc jeszcze? Ale przychodzi taki moment, że kiedy usłyszysz słowo Pana, Pan zatroszczył się o swój lud. Mówisz, to jest to światełko, którego ja się chcę uchwycić. Ta informacja dla Noemi była na wagę życia. To, że ona się tej informacji uchwyciła. Bo jeszcze sama informacja jest za mało, bo informacja może przyjść i ona może odejść. Ale jeżeli tą informację zatrzymasz w swoim sercu i powiesz tak, to jest słowo dla mnie. Jest szansa. Bóg się ujął za swoim ludem. Bóg się znowu zatroszczył. On się może zatroszczyć o mnie. Jeżeli on się zatroszczył o Betlejem, które było w głodzie, które było w biedzie, to on się może zatroszczyć o moje życie. Że dobra wieść ze Słowa Bożego może odmienić moje i twoje życie. To była Noemi. I wreszcie tytułowa bohaterka Rut tej księgi. Imigrantka, ja bym powiedział kobieta nie Stella. Kiedy wróciła do Izraela, ona była nie Stella. Wiecie, co to znaczy, ci, którzy mieszkają na Śląsku Cieszyńskim? My też czasami mamy tutaj ludzi nie Stella. Są przyjezdni, jeszcze są inne określenia, nie będę wymyślał, ale są ludzie, którzy są nie Stella. Oczywiście my wszystkich kochamy i akceptujemy, ale w tamtych czasach to miało znaczenie. To miało znaczenie, tym bardziej, że Bóg postawił granicę, który jest mój lud, a który jest nie mój lud, kto jest obcy, a kto jest swój. Więc imigrantka Rut, która dotarła do Betlejem, wdowa, bezdzietna, wydawało się, że znowu, jakie szanse na życie poprawne, załamane życie. Znów zaczyna życie w obcym kraju od zera. Ale jeden moment zmienił całkowicie jej życie. Wiecie, czasami to jest tak, że nasze życie jest długie, tak? Wiele, wiele się wydarza. Każdy z nas pracuje, mamy setki wydarzeń w naszym życiu, tysiące rzeczy, które się dzieją na naszej drodze. Gdyby naszą drogę tak rozciągnąć jak na takiej linijce, te 50, 80 lat czy nawet 100, i jest tam bardzo dużo wydarzeń. Ale się okazuje, że na przykład jedno jedyne ziarnko, jedno wydarzenie ma wpływ na wszystkie następne. Gdyby go nie było, życie mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej. Gdy jest, toczy się zupełnie inaczej. Wiecie, ja wiem, że każdy z nas na drodze życia odnalazłby, wskazał właśnie, no już taką najprostszą sprawą jest nasze nawrócenie. No, gdybyśmy nie oddali swojego życia Jezusowi, nie byłoby nas tu i wszystkie inne konsekwencje też by były. Ale to jest taka duża sprawa, ale jest wiele rzeczy takich drobnych, wręcz fizycznych, relacyjnych, poznajesz małżonka, żonę i tak dalej w jakimś tam pociągu, w jakimś tam momencie, kiedy splatają się ułamki sekund, czasami można by powiedzieć. I to ma znaczenie dla naszego życia. Więc Rut też miała taki moment i oczywiście wszyscy znamy ten słynny werset piękny, który zresztą już tutaj jako tytuł cytowałem, Rut 1,16, jej wypowiedź. Rut 1,16 i czytamy jej słowa tak. Nie nalegaj do mnie, ona mówi do swojej teściowej, do Noemi, nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd ty pójdziesz, ja pójdę. Gdzie ty osiądziesz, ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Cudowne słowo. Cudowne słowo tym bardziej, że darzy życiem. Rut w tym momencie została obdarzona życiem. I wiecie, ona z jednej strony ślubowała wierność Noemi, bo czytamy, że ja ciebie nie opuszczę, ale z drugiej strony na samym końcu ślubowała wierność Bogu. I wiecie co? I Bóg to uznał. I Bóg to usłyszał. I to jest cudowne. Pytanie, które mi się nasuwa, takie bardzo praktyczne. Kiedy Rut wypowiedziała te słowa na drodze, na tej kamienistej drodze, bo asfaltu chyba nie było, do Noemi, to co się zmieniło w jej życiu? Czy coś się zmieniło, kiedy dwie kobiety czy trzy kobiety z Orpą jeszcze stały na tej drodze powrotnej i Rut wypowiedziała tą swoją sekwencję? Czy coś się zmieniło?
fizycznego, czy coś się zmieniło, czy spadły na nią szaty, czy tobołki z talarami przyszły w zamian. Nic. Fizycznie się nic nie zmieniło. Ale wiecie, co chcę wam dzisiaj powiedzieć? W niebie zmieniło się wszystko. I znowu kolejna taka myśl jest taka, że my czasami mamy takie momenty, które ważą o naszym życiu poprzez nasze słowa, nasze gesty, czy może jakieś rzeczy, które robimy. Czy choćby proklamując Boże Słowo, wypowiadając Boże Słowo i nie zmienia się nic i my musimy, no ale się nic nie zmieniło, to chyba to nie działa. Ale to nic nie zmieniło się w naszych oczach. Kiedy Jezus szedł, ten przykład już też wymieniałem wiele razy ze swoimi uczniami i zobaczył drzewo figowe i go przeklnął, to co się zmieniło? Nic. Jak były zielone listki, to były dalej zielone listki. Jak ono stało pionowo, to dalej stało pionowo. I Jezus odszedł. Ale na drugi dzień już widać było skutek. Jednak coś się zmieniło. To nie było widoczne. To nie było dostrzegalne dla ludzi. To było widoczne. Uczniowie byli zaszokowani. Nauczycielu, ale przecież to drzewo obeschło. No, wiadomo, że obeschło, bo je przeklnąłem. Wykonało się. Więc tu jest podobny moment w życiu Rut. Nic się nie zmieniło w sposób widoczny. Czasami my, nie wiem, wychodzimy do modlitwy, prosimy kogoś i modlitwa i o uzdrowienie i wydaje się, że się nic nie zmienia. Jak przyszedł kuśtykając, tak odchodzi kuśtykając. Jak, nie wiem, żartuję, nie widział na jedno oko, ale w duchowej rzeczywistości coś się rozpoczęło. Rozpoczął się proces, który już będzie trwał. Ten kamyczek taki, który jakbyśmy z kamienistej góry sobie puścili i on się będzie toczył niepozornie na początek, a potem będzie przybierał coraz więcej, aż się z tego zrobi lawina. Taka jest rzeczywistość duchowa, w której my żyjemy. I ja to kocham bardzo, że Bóg nie robi tego na naszych oczach. Może żeby, nie wiem, nie było poklasku, nie było cokolwiek, ale robi to dlatego, że jest wierny swojemu słowu. A więc widzimy, że Rut wypowiedziała te swoje słowa. Ja bym to nazwał nowonarodzeniem i chyba daleko nie będę od prawdy. Dlatego, że Rut jako nie Żydówka przyjęła Boga, żydowskiego Boga, jako swojego własnego. I wierzę, a poświadcza o tym dalsza historia, że Bóg to przyjął. I razem z Rut była tam jeszcze jedna kobieta, druga synowa, Orpa. I to jest ciekawe, że ona też deklarowała, że kocha Noemi. Tak, bo od tego się zaczęło. Jedna i druga kocha Noemi. Widzę jedną różnicę. Rut kochała Noemi i Orpa kochała Noemi. Ale Rut kochała bardziej. I to słowo bardziej ma znaczenie dla naszego życia. Nam się czasami wydaje, że my kochamy Boga, ale my musimy kochać bardziej. Nie bardziej, żeby się bardziej starać z siebie, ale żeby to bardziej wypełniało nas całkowicie. Czasami ta miłość nasza może być taka, wiecie, trochę powszechna, taka powierzchowna. Mówimy, tak, Panie, kochamy Cię i tak dalej, tylko pytanie, co za tym idzie. Ja nie chcę tutaj dyskredytować Orpy, ale ona rzeczywiście wróciła. A więc była różnica. Miała możliwość pójść, miała możliwość jak gdyby pójść tym samym śladem, gdzie poszła Rut, ale wróciła. Ale jest napisane, że kochała. Ale Rut kochała bardziej. I to słowo mi się bardziej podoba, bo to ma znaczenie. Kochać bardziej. Nie kochać, ale kochać bardziej. Kochać bardziej to znaczy podporządkować wszystko, co mam, wszystko zostawić. Przez ta deklaracja, słuchajcie, Rut, która tam jest napisane, że Twój lud, Twój Bóg, ona przyjęła wszystko. Odcięła się od rodziny, odcięła się od historii, odcięła się od geografii, odcięła się od strony, z której wychodziła, zostawiła wszystko, przecięła jakby skalpelem i powiedziała, teraz idę z Tobą. Widocznie Orpa chciała parę rzeczy zabrać. Być może tak. Kochała Noemi, tego nie możemy zaprzeczyć, ale być może z tej swojej historii, z tego swojego pochodzenia chciała parę rzeczy zabrać. I wiecie, znowu kolejna myśl, która mi przychodzi, że my idąc za Bogiem, ja to też widzę u siebie, parę rzeczy chcemy zabrać ze sobą, ze starego życia. No bo były pewne rzeczy fajne.
bo pewne rzeczy by się przydały, bo pewne rzeczy były wygodne. I tutaj musimy się bardzo pilnować, że kiedy kochamy Boga, musimy kochać bardziej, aby to, co ma być zostawione, zostało, chociażby dobrze wyglądało. Nie można było wymagać po ludzku od Orpy, żeby nie kochała swoich rodziców. To by było w naszym rozumieniu złe. A jednak Rut się odcięła. Orpa nie. Więc dwie kobiety, jedna poszła, druga została, druga wróciła. Tam na drodze, kiedy byśmy patrzyli dzisiejszymi oczami na Noemi i na Rut, które idą w kierunku Betlejem, często można by takie puścić takie podsumowanie i wiecie, i to jest też dzisiaj widoczne czasami w naszym życiu. Ja pilnuję się, żeby nie mieć takich reakcji czy takich podsumowań, ale wiecie, czasami człowiek puszcza słowa, które nie powinien mówić. Co by to było? I takie podsumowanie, które by się mogło nam nasunąć. No idą, widocznie zgrzeszyły. Bóg zabrał im wszystko. Widocznie musiały zgrzeszyć. Widocznie miały za mało wiary. Widocznie musiały być za słabe. Widocznie musiały... Takie podsumowanie czyjegoś życia, które tak naprawdę można by przyjąć, że ono się opiera na faktach. Nikt by nie powiedział, że to jest przecież kłamstwo. Tylko, że musimy zdawać sobie sprawę, że nasz wzrok jest inny niż wzrok Boga. On inaczej patrzy na pewne rzeczy, choćby przez to, że Jego łaska jest wielka. Więc widocznie zgrzeszyły, miały za mało wiary, Bóg je ukarał. No pasowałoby to do tego obrazka, jak ulał. Noemi zresztą była przesiąknięta w ogóle takim mówieniem. Ona była pełna goryczy i przeczytajmy pierwszy rozdział 20-21. Bo tutaj wylewa się cała dusza Noemi. I ona odpowiedziała, nie nazywajcie mnie już Noemi, nie jestem jak dawniej kochana. Mówcie na mnie Mara. Wszechmocny sprawił, że jestem zgorzkniała. Wyszłam stąd ze wszystkim, czyli wyszłam z Betlejem ze wszystkim, a Pan sprowadził mnie z niczym. Dlaczego miałamby być dla was Noemi, skoro Pan był mi przeciwny i Wszechmocny doprowadził do mojego nieszczęścia? Jak się wam podoba taka teologia? Nie bardzo. Ale można powiedzieć, ale piszę, samo piszę, nie wymyślam. A więc wyciągnę te fakty tutaj. Wszechmocny sprawił, że jestem zgorzkniała. Pan sprowadził mnie z niczym, a przecież miałam tyle, jak szłam. Ciekawe, co miała, jak był głód w Betlejem. Pan sprowadził mnie z niczym. Pan był mi przeciwny. Już ma Rut koło siebie, która ją kocha i wspomaga. Słuchajcie, jak ludzie potrafią być ślepi, ma Rut koło siebie, która ją nie zostawia. Jest z nią młodsza kobieta, która jest dla niej posileniem. Pan był mi przeciwny. Wszechmocny doprowadził do mojego nieszczęścia. No, powiem tak, z mojego punktu widzenia usiąść i płakać. Musimy się rozprawiać z taką teologią. Musimy uważać, że jeżeli ktoś przyjdzie do nas z taką teologią i powie, ale przecież to pisze w Biblii, to Noemi akcentuje, że Pan z niczym, a Bóg akcentuje, ale to ja cię sprowadziłem. Ale to ja cię sprowadziłem. To ja posłałem słowo, którego ty mogłaś się uchwycić. To ja posłałem słowo, że to ja uchwyciłem, na nowo zaopatrzyłem Betlejem lud, słowo mogło dojść do ciebie, a ty się go uchwyciłaś. To była moja droga ratunku dla ciebie, żebyś wyszła z tego Moabu. Siedziałaś tam 10 lat, straciłaś męża, straciłaś dwóch synów, cześć swoją, cokolwiek tam z majątku może się uchowało jeszcze. Ale Noemi była przesiąknięta właśnie takim zgorzkniałem. Wiecie, ja nie chcę jej atakować, tej osoby. Oczywiście ja mówiąc o Noemi, mówię dzisiaj o siebie, o sobie, o nas wszystkich, tak? O postawach bardziej. Dlatego, że stopień
tego traumatyzmu, tej traumy, które ona przeżyła, był przeogromny. I może się to łatwo komuś mówić, kto ma pełną rodzinę, kto jest zaopatrzony. Większość z nas, wszyscy tutaj chyba możemy sobie o tym powiedzieć. W zasadzie nic nam specjalnie nie brakuje. Ktoś, kto przeżywa tego rodzaju traumę, no ma prawo do swojego wykrzywienia. Ale im szybciej dojdziesz do pionu Bożego, tym lepiej. Ona nie widziała konsekwencji swoich decyzji. A tak się stało, że Bóg człowiekowi, Bóg nam dał wolną wolę. I wolna wola powoduje to, że możemy podejmować wolne decyzje. A wolne decyzje powodują to, że przynoszą owoc. A owoc może być dobry, jeżeli są dobre decyzje, i owoc może być zły, jeśli są złe decyzje. Ale to my podejmujemy te decyzje. Bóg nie stworzył nas jako automatów, nie zaprogramował, nie jak gdyby inteligencji z góry zaprogramowanej, algorytmu jakiegoś do naszego mózgu. Po prostu człowiek podejmuje decyzje. Jakie decyzje? Czasami złe. Widzimy to już w pozycji Adama i Ewy w raju, kiedy jak gdyby Bóg stworzył infrastrukturę cudowną, tam ich osadził, a oni podjęli złą decyzję. I dlatego Biblia musiała być zapisana i zawiera tyle rozdziałów, aby nas z tego wyprowadzić. Więc nie czyńmy Boga odpowiedzialnym za nasze złe decyzje. Bardzo często się tak zdarza, że kiedy spotyka nas coś na drodze, to krzyczymy, ale gdzie był Bóg? A dlaczego to się stało? Ale spójrzmy, miejmy na tyle świadomości, samokrytycyzmu, żeby zobaczyć, co leży u podstaw tej decyzji. Bo decyzji w życiu podejmujemy mnóstwo. W zasadzie każdego dnia wielokroć podejmujemy decyzje. Oczywiście one są małe, ale mogą się okazać, że te małe decyzje będą jak gdyby kluczowe, bo nawet o tym nie wiemy, tak? Jeżeli twoją decyzją będzie, że nie wiem, w słuchawkach będziesz przechodziła przez drogę szybkiego ruchu i nie będziesz słyszała samochodów, to samochód cię może przejechać. I wtedy powiem, a gdzie był Bóg? No a Bóg był na tronie. A gdzie ty byłaś? No ze słuchawkami na autostradzie. To taki przykład, może nie najszczęśliwszy, ale żeby uzmysłowić, o co mi chodzi. Więc list Piotra nam mówi o tym, że to diabeł chodzi, Piotra 5,8, ale to nie będziemy wyświetlać, znamy go doskonale, że to diabeł chodzi wokoło, kogo by tu pożreć. I jest to mówione do nowotestamentowych wierzących. Co to znaczy? Że diabeł chodzi dookoła twojego życia. I co tu pożreć? I jemu się niestety czasami udaje, kiedy nasza czujność jest nadwątplona, kiedy nie zachowujemy ją i diabeł chodzi naokoło, co by tu pożreć? Pożre to. Pożre coś z naszego życia, może z naszej relacji, a może pożre twoje dzieci, bo je zapomniałeś wychować, a zapomniałeś przyprowadzić do Boga. A może pożre twój biznes, bo na przykład nie uznałeś mnie poprzez swoje ofiary dziesięciny, że ja jestem twoim Bogiem zaopatrzenia. A może pożre jeszcze coś innego. Więc spójrzmy na to tak szerzej, że diabeł przychodzi, aby zabrać nam pewne rzeczy, a nie Bóg. Widzimy to też w Księdze Joba. Kiedyś o tym mówiłem, podwójny zwrot, więc tam to bardzo, bardzo mocno jest uwypuklone. Więc kiedy Rut i Noemi wracają i ten powrót nie wygląda do świetlanego powrotu, on nie wygląda dobrze, on nie wygląda w chwale, wygląda biednie, tak? Bo dwie wdowy, jedna wdowa, druga wdowa, być może z jakimś tobołkiem wracają po 10 latach do swojej ziemi, to widzimy, że rzeczywistość duchowa
wygląda zupełnie inaczej, dlatego że jedna uchwyciła się słowa, a druga wyznała, że Twój Bóg jest moim Bogiem. I tak naprawdę w niebie był przygotowany dla nich cudowny plan. Czy one go widziały? Nie widziały. Czy my często widzimy, co Bóg dla nas szykuje, to, co dla nas przygotowywuje? Nie, nie widzimy, bo widzimy to, co nas otacza. I mówimy, jestem mara, gorzki, bo spotkały mnie różne sytuacje trudne w życiu i teraz jestem obrażony na Boga. Więc rzeczywistość, to co my widzimy i rzeczywistość duchowa często są ze sobą zupełnie jak gdyby jak z innych światów. Kiedy świat cię odrzuca i podsumowywuje, że było za mało wiary, za mało siły, być może zgrzeszyłeś i Bóg się na ciebie obrócił, to często jest tak, że jeżeli się uchwycisz Boga, to Bóg ma dla ciebie przygotowaną nową rzeczywistość, która już się rozpoczęła i ten kamyczek toczy się, zabierając kolejne, następne. Przeznaczeniem Rut, która wracała jako imigrantka, wdowa i tak dalej, było coś więcej niż tylko pełna miska i dom. Coś więcej. Bóg zaplanował rzeczy dla niej, które gdyby jej to ktoś powiedział, ona by nie uwierzyła. Ona stała się prababką króla Dawida w linii Chrystusa. Została wszczepiona jako imigrantka, tak jak powiedziałem, kobieta niestela, w najbardziej szlachetne miejsce duchowo, jakie możemy sobie wyobrazić. Została prababką króla Dawida. Wiecie, ja jestem pełen podziwu, jaki Bóg ma poczucie humoru. Jaki Bóg ma poczucie humoru. My często tak mocno trzymamy się teologii, prawa, zakonów jeszcze w swoim życiu, że to może być, a to nie może być, a z tego można pić, a z tego nie można pić, a to jest czyste, a to jest święte, a to nie jest, a Bóg po prostu przychodzi i tak, wiecie, nóżką nam te klocki zburza. Wiecie, dlaczego tak mówię? Bo mam pytanie, że kto został teściową Rut? Wiecie, kto został teściową Rut? Rahab. Prostytutka. Możemy o tym przeczytać dokładnie Mateusza 1,5. Zerknijcie sobie w domu. Linia genealogiczna. Teściową Rut, czyli kobietą też w linii Chrystusa, też prababką króla Dawida, została prostytutka. Obcokrajowca. Tak jak Rut. Słuchajcie, powiedzcie mi, która teologia to utrzyma? Która teologia to wytrzyma? Tu jest wdowa, kobieta niestela, tam jest prostytutka, którą Jozue wyhaczył przy zdobywaniu miasta. To tak tylko na marginecie. Więc Rut była wierna. I możemy to widzieć, kiedy ona przyszła do Boaza, kiedy potem już zaczęła chodzić na jego pole. I wierność, to co ona wypowiedziała, że lud twój, lud moim ludem, Bóg twój moim Bogiem, jest synonimem tego, że ona była wierna. Ona jak weszła w jakiś nowe rozdanie, ona się tego trzymała. Widzimy to, jak poszła na pole Boaza, ona nie szukała, nie chodziła po kolejnych gospodarzach, a może tam będzie lepsza partia, a może tam będzie więcej zboża. Ona się chwyciła jednego i bardzo mocno uchwyciła. Możemy zadać sobie pytanie potem, na jakim polu ja dziś zbieram? Czy ja jestem wierny? Czy przeskakuję pomiędzy tymi polami? Czy zmieniam opcje? Dzisiaj koniunktura wydaje mi się tutaj dobra, a jutro tam będzie dobra, a dzisiaj i będę to wszystko podpierał, że Bóg mnie przeprowadza w różne miejsca. Myślę, że wierność w oczach Bożych ma swoją wartość. I żeby jeszcze podsumować kolejną osobę, która ma znaczenie w tej całej historii, to jest oczywiście Boaz. I wiecie, tak na początek, jak się popatrzymy na niego, to widzimy, że Boaz jest osobą zamożną, jest szanowaną w mieście, jest bardzo pozytywną osobą. Tam jest opisane w Księdze Rut dalej, jak on szanował robotników, ci robotnicy i robotnice, które pracowały na polu, byli zaopatrzeni i tak dalej. Więc można by powiedzieć, że to już jest taki high life życia, ale
jego życie też nie było kompletne. Pomimo tego wszystkiego, co miał, że był zamożnym gospodarzem, że miał pozycję, że był w swoim, jak gdyby w swojej narodowości, pośród swojego ludu. Wydaje się, że nie był już najmłodszym człowiekiem, ale przede wszystkim był samotny. I wiecie, to jest cudowne, że Bóg ma przygotowane dobre dary dla każdego. I wydaje się, że Boazowi niczego nie brakowało, że w zasadzie to dobrze, że jeszcze rozdawał, przyjął ród, bo miał się z tym podzielić, ale on był samotny. Jemu też coś brakowało. A często jest tak, że ludzie gdzieś na świeczniku, ci zamożni i tak dalej, czy jacyś tam przywódcy, są bardzo samotni. Ja spotkałem na swojej drodze parę takich osób, które kiedy udało mi się jakąś głębszą relację, to zobaczyłem, jak oni są bardzo samotni. A z zewnątrz wydawałoby się, że wiecie, tylko pozazdrościć. Więc Boaz, człowiek, który miał pozornie wszystko, ale też miał swoje braki. I to jest też nauka dla nas. Może dla kogoś to będzie takie pocieszenie, że wydaje ci się, że już wszystko osiągnąłeś i że tylko pozostałe czekanie na niebo. No bo już wszystko znam, już wszystko przeżyłem, nawet już wszystko mam. I zostało mi tylko czekanie na niebo. A Bóg mówi tak, ja znam twoje potrzeby i mogę cię jeszcze w tym starszym wieku ubłogosławić. Amen? Amen. I w młodszym też. Każdym. Było jedno młodsze amen. Więc Bóg ma dobre rzeczy dla swoich dzieci w każdym wieku, niezależnie od sytuacji materialnej, niezależnie od sytuacji nawet duchowej. Może nawet sobie nie zdajesz sprawy, że są rzeczy, które możesz jeszcze otrzymać od Boga. Kaleb, tak? Który zdobywał ziemię obiecaną w wieku 80 lat. Doznawał takiego Bożego namaszczenia i takiego, że dostawał takiego poweru, mówi, wszystkie te góry tu jeszcze obskoczę. A mógł powiedzieć, no ja już swoje odsłużyłem, nie? 40 lat na pustyni. Więc ważne, słuchajcie, są nasze decyzje, to co już zacząłem wcześniej mówić, nasze decyzje mają kolosalne znaczenie. One przynoszą do naszego życia owoc dobry albo zły. I teraz chaos, w którym funkcjonowała Noemi, chaos, w którym funkcjonował Elimelek, powodowały, że podejmowali złe decyzje, że wyszli z domu chleba, odeszli od Bożego ludu, nawet biorąc pod uwagę, że była ciężka sytuacja i poszli do, dzisiaj byśmy to określili, do świata, bo tam będzie lepiej. To lepiej skończyło się śmiercią dla niego i śmiercią dla jego synów. Więc decyzje, żeby były dobre, muszą być podejmowane w obecności, bliskości Boga. Amen. Dobre decyzje można podjąć tylko w oparciu o bliskość Jego Słowa. Jeżeli nie mamy bliskości Boga, jeżeli nie mamy bliskości Jego Słowa, to jesteśmy narażeni na to, że pozornie dobre decyzje, pozornie prowadzące do polepszenia naszego bytu, pozornie prowadzące do polepszenia naszej sytuacji finansowej, mogą się okazać tragiczne w skutkach. Bo ci, którzy zostali w Betlejem, oni przeżyli ten głód. Ci, którzy zostali w Betlejem, mieli się dobrze, bo Pan z powrotem zaczął ich zaopatrywać. A ci, którzy poszli po ten chleb do świata, wrócili jako mara gorzka. Więc kiedy podejmujemy złe decyzje, to umiejmy rozróżnić, kto stoi za tym, że nam się źle dzieje. I nie jest to Bóg. Dlatego, że tak jak Jakub mówi w swoim liście, że Bóg nie ma chwilowego zaćmienia. Bóg nie jest jako ojciec dla ciebie, teraz ci daje dobre dary, a za chwilę, żeby cię czegoś nauczyć, to ci ręce połamie i żebyś leżała w łóżku. Ale już takie świadectwo słyszałem,
że było dobrze, że ręce, bo zaczął Biblię czytać. No ale tą Biblię mogłeś czytać już wcześniej. Nie musiałeś złamać tej ręki. To trochę żartem, ale tak naprawdę tak czasami myślimy, że spotykają nas złe rzeczy i one wcale nie pochodzą od Boga. To, że Bóg wykorzysta każdą złą rzecz dla swojej chwały i dla naszego, to jest zupełnie inna historia. Amen. Więc nawet żyjąc pośród zepsucia, bo można powiedzieć, że w tej krainie, gdzie oni poszli, było zepsucie, nie było tam Boga. Więc nawet kiedy żyjemy pośród zepsucia, mamy środki, by być blisko z Bogiem. Tylko trzymajmy się Jego obecności, tylko trzymajmy się Jego słowa. Noe żył w pokoleniu zepsutym. Noe budował arkę. Żył w pokoleniu zepsutym, ale trzymał się słowa. I to słowo było tak precyzyjne, że dawało mu siłę do życia, żeby przez wiele, wiele lat zbudować arkę w miejscu, gdzie nie było morza, gdzie nie było do tego w ogóle koncepcji, po co ta arka komukolwiek, a to doprowadziło do uratowania życia. I wiecie, nagrodą było to, że wzbudził nowe pokolenie, a wszyscy inni umarli. Więc nawet kiedy jesteśmy w niesprzyjającej fizycznie, czy jakkolwiek inaczej sytuacji. Może żyjemy gdzieś poza, nawet poza kościołem, nawet w diasporze, ale nawet gdyby źle się działo w kościele, to mamy wszystkie atrybuty w swoim ręku, żeby my, jako osoba, być blisko Boga i blisko Jego słowa. A to będzie powodowało, że będziemy mogli podejmować dobre decyzje. W Przypowieściach Salomona, 3, 5, 6 werset, zresztą tam jest cały trzeci rozdział na ten temat, są słowa takie: zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. On prostuje, kiedy my Mu ufamy, a nie swojemu rozumowi. Rozum będzie nam podlegał. Jedź tam, czasami tam będzie lepiej, tam więcej zarobisz, może tam oczywiście wszystko jest prawda, ale jak się to odbije na naszym życiu? Może zrobisz biznes, może zrobisz karierę, może będziesz na świeczniku, może będą cię pokazywać w telewizji, tylko co z twoim życiem tak naprawdę? Kiedy zgasną światła? Co z twoim życiem? Czy masz społeczność z Bogiem? Czy masz społeczność z rodziną? Czy masz społeczność ze swoimi dziećmi? Rozum podpowiada, że no ale warto było, coś tam zarobiłem może. Więc przestrzega nas autor przypowieści Salomona, że zaufaj Panu z całego swojego serca. Z całego swojego serca. Nie polegaj na rozumie. Licz się z Nim. Licz się z Panem. Co znaczy liczyć się z Panem? Brać pod uwagę to, co On do nas mówi. Otwierasz Biblię, czytasz i widzisz słowo dla siebie. Licz się z Panem. Kolejna taka myśl, którą chciałem podnieść. Zwyczajni ludzie mają niezwyczajnego Boga. Albo zwykli ludzie mają niezwykłego Boga. Dlatego, że historia dotyczy ludzi takich jak my. Słuchajcie, ta rodzina Noemi, Elimeleka, Rut, najmniejsza, zwykła, niepozorna kompletnie, bez pozycji, bez rodowodów, bez ogromnych majątków, a Bóg się na nich skupił. A Bóg swój wzrok zogniskował na nich. Mimo to Duch Święty posłużył się nimi, umieścił ich historię w Biblii. To jest ciekawe. Na wiele tysięcy lat. Słuchajcie, ktoś by mógł powiedzieć tak z zewnątrz, no wyście oszaleli, co wy tu robicie? Czytacie historię sprzed 3000 lat i mówicie, że to do XXI wieku ma wpływ na życie człowieka, że z tego można brać naukę? Równie dobrze możemy sobie czytać, nie wiem, o Mezopotamii czy jakichś tam innych upadłych cywilizacjach. A jednak to ma wpływ. Dlatego, wiecie co, nie ze względu na nas, bo powiedzmy, wszystko się po drodze zmieniło, tylko że Bóg jest taki sam. On się nie zmienił. I to nie ma znaczenia, że dzisiaj jest XXI wiek, a czytamy o historii, która była dobre paręset lat przed narodzeniem Chrystusa. Bóg jest
taki sam. Jego miłość do człowieka jest taka sama, jego troska jest do człowieka taka sama, jego łaska. Więc zwyczajni ludzie, tacy jak ja, ty, mamy niezwykłego Boga. On nie tylko wyprostował ich życie, ale miał dla nich konkretne zadanie. To nie było tak, że szczytem ingerencji Bożej dla ich rodziny było wyprowadzenie ich tylko z tego problemu. A teraz sobie już żyjcie. Macie tu chałupkę z kraja, macie kawałek pola. Nie o to chodziło. Bóg miał dla nich plan, o którym oni nie mieli pojęcia. On powiedział, ja potrzebuję ciebie w genealogii mojego Syna Jezusa Chrystusa. Właśnie ciebie. Właśnie ciebie. Obojętnie, czy jesteś pochodzisz z innego kraju, czy historycznie kiedyś byłaś prostytutką, jakie to ma znaczenie? Ja potrzebuję ciebie, dlatego że skupiam swój wzrok na tobie. Na tobie, nie na systemie, nie na społeczności, nie na grupie. Personalnie na tobie. Personalnie na mnie i na tobie. Czasami nam się wydaje, że dom, praca, biznes, dzieci, obowiązki, to wszystko, co nas tak na co dzień usidla, że to nie jest spektakularne, że to, co robimy, to jest takie, no przecież, jakie to może mieć znaczenie, ale to może być owocne dla Królestwa Bożego. To może, te najdrobniejsze rzeczy, wiecie, poza tym wyznaniem jednej kobiety i drugiej kobiety, tam się nic spektakularnego na tej drodze nie wydarzyło. Tam nie anioły nie zaśpiewały w chórze, głos z nieba się nie odezwał, nic. One zrobiły wyznanie i szły dalej. Więc wielkość takiego życia kryje się w drobnych aspektach w relacji z Bogiem poprzez Jego Słowo. Nasza wielkość życia będzie się kryła w tych drobnych momentach, kiedy otwieramy Biblię, kiedy ją czytamy, kiedy powiemy, Boże, to ma dla mnie sens. Ja chcę iść tą drogą, którą Ty tutaj opisujesz. Ja chcę być bliżej takiego Boga jak Ty. To nie świat będzie nam wystawiał ocenę, ale Bóg. Czasami, wiecie, tak się możemy zakręcić, że ocena świata albo tego, co reprezentuje ten świat, dla nas będzie ważniejsza niż to, co sądzi o nas Bóg. A tak naprawdę ta ocena jest, wiecie, guzik warta. Ona dzisiaj jest, a jutro świat o tobie już zapomina. Ale wiemy, że Bóg o nas nie będzie zapominał. Bo nie świat będzie wystawiał ocenę, ale Bóg, nawet za tą przysłowiową szklankę wody. Kolejna myśl, którą chciałem się podzielić, to, że Bóg działa nawet pośród chaosu. Na samym początku powiedziałem właśnie, jak wyglądały czasy sędziów, jak wyglądała historia podejmowania decyzji. Więc wiemy, że jeden wielki, przepotężny chaos. Ale chcę ci powiedzieć, że nawet jeżeli życie któregokolwiek człowieka, może tu na tej sali, może kogoś, kto to słucha, znajduje się w jakimś tragicznym położeniu, w jakimś chaosie i ty nie widzisz jak gdyby świetlika, żadnego promienia, to chcę ci powiedzieć, jeżeli twoje życie jest w Bogu, to Bóg właśnie działa pośród tego chaosu. Być może tego nie widzisz, być może tego nie dostrzegasz, ale przyjdzie moment, gdy niebo otworzy swoje, nad tobą swoje podwoje. Bóg realizuje wszystko, co zaplanuje w czasie. I teraz jaki to jest czas? My znamy czas i tyle. On realizuje to w czasie, powiem tak, jak pisze w oryginale, w czasie chronos, a nie, przepraszam, w czasie karios, a nie chronos. Czas chronos to jest taki czas, który jest określany przez zegarek. Jest 7:15, to jest, jeżeli mówię do ciebie, że przyjdę o 7:15, to właśnie jest czas chronos. Ale jest czas karios, to jest Boży czas, czas, kiedy rzeczy jak gdyby dojrzały do wykonania. I tu się może różnić, i tu się może ślizgać. Izrael szedł do ziemi obiecanej, miał przejść przez 3 tygodnie, a szli 40 lat. Dlatego, że tyle trwało, zanim byli tam zdatni wejść. My w czasie drogi za Bogiem pewne rzeczy możemy zrobić szybko, kiedy się nawrócimy i uchwycimy Boga, uchwycimy Jego słowa, my możemy pewne prawdy szybko przyjąć, a może nam to zająć 50 lat.
Ja kiedy się nawróciłem, a do momentu, kiedy się ochrzciłem chrztem wodnym, minęło 10 lat. Ale znam ludzi, którzy się nawracają i chrzczą. Ale mi to zajęło 10 lat. A do chrztu Duchu Świętym jeszcze parę kolejnych. Więc ten Boży czas, który się realizuje w naszym życiu, jak gdyby my mamy swój współudział, bo Bóg realizuje rzeczy wtedy, kiedy będziemy na nie gotowi. I to jest też ważna uwaga. Więc przeczytajmy 5 Mojżeszową 11:12. Tam jest takie słowo, które myślę to dobrze ilustruje. I tu jest napisane, że jest to ziemia, o którą troszczy się Pan, Twój Bóg. Spoczywają na niej stale oczy Pana, Twojego Boga, od początku roku i aż do końca. I teraz pytanie jest, jaka to jest ziemia, o której mówi tu Bóg? To jest ziemia Twojego i mojego życia. I tu jest napisane, że od początku roku aż do końca roku oczy Pana są na Twojej drodze życia. Czy my Go widzimy, czy Go doświadczamy, czy nam się wydaje, że o nas zapomniał, czy nie doświadczamy? On stale troszczy się i nas prowadzi. Ale właśnie ten czas karios, kiedy pewne rzeczy się wypełniają w naszym życiu, kiedy dojrzewamy do podejmowania decyzji. Noemi była w Moabie 10 lat, ale mogła wyjść po roku. Bo każdy może popełnić błąd, ja się zgadzam, ale mogła uchwycić się Bożego Słowa jakiegoś innego, które też było wyzwalane w tym czasie i wrócić po roku. Ale zajęło jej to 10 lat. Po 10 latach dopiero. Więc nie dopuszczajmy do tego, aby pewne rzeczy w naszym życiu musiały trwać lata, bo mogą trwać dni albo jeszcze krócej. Ja to ze swojego życia wiem i tak to jest. Więc efektem takiego życia jest wylewanie właśnie Bożej obecności dla nas, bo Jego oczy są stale na naszej drodze. Kiedy patrzymy na życie na przykład Noego, Joba, Dawida, Jeremiasza, Daniela, Estery i w zasadzie można by długo wymieniać, to widzimy, że oni byli karmieni tylko Jego Słowem, Bożym Słowem, a całe okoliczności były przeciwko Nim. To są osoby, Boży mężczyźni i Boże kobiety, które miały przeciwko sobie całe okoliczności. Tak? Estera była przeznaczona, jak wszyscy Żydzi, do zabicia. Dawid, który był namaszczony na króla, stale był najeżdżany wojskami. Jeremiasza to w ogóle chcieli ukamionować za cokolwiek powiedział. Job doznawał przeciwności w swoim życiu przeogromnych i tak dalej. Ale efektem ich życia, efektem tych wszystkich trudności, jak im się wydawało w danym momencie, było to, że Bóg wylał na nich przepotężną swoją obfitość. W takim stopniu, że zaskakuje nawet ich samych. I nie dotyczyła tylko konkretnego rozwiązania sprawy, ale jak gdyby realizacji celów Bożego Królestwa. I Noe, jak wiemy, powołał, już to powiedziałem niedawno, nowe pokolenie, całe pokolenie. Wszyscy wyginęli w czasie potopu. Każdy po potopie był z domu Noego. Job doświadczył podwójnego błogosławieństwa, stracił wszystko, wszystkich, ale na końcu czytamy, że Bóg podwójne błogosławieństwo, niezwykłe, podwójne błogosławieństwo. Dawid stale w zagrożeniu życia, w końcu został królem, dokonał cudownych rzeczy. Estera, zwykła dziewczynka, która razem z ludem izraelskim mieli być wymordowani, stała się królową. Jeremiasz ustami Pana, Daniel będąc w niewoli doradcą na królewskim dworze. Mordochaj podobnie. Więc widzimy, że Bóg nie tylko kiedy przychodzi ze swoją ingerencją, nie tylko rozwiązuje fizyczny problem, ale się okazuje, że teraz ma dla nas cudowny plan. Zaufaj, muszę już przyspieszyć, bo widzę zegar tyka, zaufaj Bogu i bądź wierny. Wyjść z Nim, czy uciekać od Niego. Szukać Jego słowa i obecności, czy realizować
realizować swoją ścieżkę. Wierność, jeszcze już to wspominałem, jest dzisiaj deficytowym towarem. Wierność. I to jest wierność w dużym i wierność w małym. Kiedy czytamy o Rut, już to wspominałem, kiedy ona poszła do Boaza, wcale nie było pewne, co się wydarzy. Wcale nie była pewna przychylności. Wcale nie była pewna, że sprawy się potoczą tak, jak się potoczą. Ale jednak była wierna. Została na tym polu, pracowała od rana do wieczora. Wiecie, kto pracował na roli, to pewnie wie, ale kto pracował w 40-50-stopniowym upale, jak są w Izraelu, to se może dołożyć jeszcze do tego. Więc ona była wierna. Boaz jej powiedział, nie chodź na inne pola, zostań tutaj. A ona mogła, no ale powiedzmy tam żeńcy więcej zostają tych ziaren, może tam więcej nazbieram, albo tam jest lepsza koniunktura. To już też wspominałem. Ona nie patrzyła na koniunkturę. Ona wiedziała, że ją Bóg tu postawił, z wszelkimi konsekwencjami, nie wiedząc jeszcze, nie widząc, bo to błogosławieństwo dopiero było za zakrętem. Więc nie zmieniaj pola. Jak nie musisz, nie zmieniaj pola, bądź wierny. Zmiana dla naszego życia jest w Bogu. Kiedy jesteśmy w Bogu, musimy być przygotowani na zmianę. I to jest temat, który w zasadzie można by rozszerzyć i całe kazanie powiedzieć. Ja powiem tak, w Bogu nie ma stagnacji. Kiedy czytamy Biblię od pierwszej kartki do ostatniej kartki, tam jest ustawiczna zmiana, cały czas zmiana. Bóg nie doprowadza następnego dnia do rozwiązania wszystkich rzeczy, ale On ustawicznie prowadzi nas z dnia na dzień. Kiedy by było tak, to stworzyłby Jezusa albo powołałby Jezusa od razu, a On wyprowadził cały naród izraelski, począwszy od Jakuba, musiał go stworzyć. Powiedział, Jakub, teraz zmieniam twoje imię na Izrael, masz 12 synów, powstaje nowa nacja. On stworzył nową narodowość, żeby w niej osadzić swojego syna. Więc Bóg w moim i w twoim życiu nigdy nie skończył i nigdy nie skończy, dopóki my będziemy z Nim, ale to będzie powodowało, że musimy być gotowi na zmianę w naszym życiu. Może chodzisz z Bogiem 40 czy 50 lat. To jest cudownie, ale bądź gotowy na zmianę, bo Bóg ma dla ciebie więcej. Dla Boaza też miał więcej, a wydawało się, że już może usiąść i być zaopatrzony. Zmiana charakteryzuje istotę Boga. Nawet kiedy popatrzymy na Kościół, słuchajcie, od czasów, powiedzmy, reformacji, od czasów Lutra, jest ustawiczna zmiana. Gdybyśmy dzisiaj zostali na objawieniu Lutra, no to trochę inaczej by to musiało wszystko wyglądać. Ale jednak była zmiana. Kościół, to, że zrobił cudowną pracę, ale to nie był koniec. Po nim przyszli następni, po nim przyszły następne objawienia, po nim przychodziły następne przebudzenia, aż do wieku, kiedy przyszedł wylany Ducha Świętego i tak dalej. Nie odbyło się to w XV czy XVI wieku, ale była zmiana, częsta zmiana. Dlatego, że Bóg jest Bogiem zmian. Nie dlatego, że tak Mu się chce, ale że On tak z nami postępuje. Więc widzimy, że Noemi ze zgorzkniałej wdowy zmieniła się w błogosławioną babcię. Jest zmiana? Jest, dobra. Rut, owdowiała poganka, była błogosławioną żoną i matką. Jest zmiana? Jest. Boaz, samotny gospodarz, zmienił się w szczęśliwego męża. Jest zmiana? Jest. Co więcej, i ojca. Boaz zmienił się w szczęśliwego ojca. Dostał syna. Dla Żyda to miało kolosalne znaczenie. Ale w tej historii jest tak, że nie wszyscy się zmienili. Że nie wszyscy się zmienili. Nie zmienił się prawny wykupiciel Noemi i Rut. Dlatego, że pozostał na poziomie prawa i odmówił wykupu. Powiedział, ja ciebie nie wykupię, a w tle widzimy, że problemem było to, że była poganką, dla niego poganką. Nie zmieniła się też Orpa, dlatego że wróciła, chociaż kochała. Widzicie, chociaż kochała, ona się nie zmieniła. Przynajmniej nic o tym nie czytamy. Więc zmiana musi być w naszym życiu, wtedy wzrasta nasze poznanie. Tak samo w naszym życiu zmiany będą dotykać wszystkich naszych sfer.
Dlatego, że Bóg jak robi zmianę, to robi zmianę totalną. Chyba, że Go nie wpuścimy do pewnych sfer. I wtedy, pomimo, że nasze życie będzie z Bogiem, to pewne sfery naszego życia mogą pozostać niezmienione. Tylko dlatego, że Boga tam nie wpuścimy. W tej historii widzimy, że zmiana dotyczyła wszystkiego. Zmiana dotyczyła strefy społecznej, dlatego że zostały przyjęte z powrotem do społeczności Betlejem, tak? Zmiana dotyczyła sfery materialnej, dlatego że z ubogich wdów stała się żoną bogatego gospodarza. Jest zmiana. I w końcu zmiana duchowa, bo zostały z poganki wszczepiona do ludu wybranego. A więc zmiana była totalna w jej życiu i dotyczyła każdej sfery. I tak samo jak Bóg przychodzi działać w moim czy w twoim życiu, On nie ma rzeczy, których On nie chce dotykać. Tak się tylko dzieje z jednym przypadkiem, kiedy mówimy, Boże, ale tu ja sobie będę rządził sam. Tu nie będzie zmiany, bo ja mam lepszy plan i nie chcę realizacji twojej wizji dla pewnej sfery naszego życia. Więc Bóg chce zmienić nasze życie, podnosić go na wyższy poziom w każdej dziedzinie. Nam się czasami wydaje, że tych zmian możemy nie widzieć. Ale to dlatego, że zmiany następują w czasie. Kiedy siejemy słowo wiary, to jest potrzebny czas, aby to ziarno wydało swój owoc. Nie jest nigdzie tak w rolnictwie, jeszcze przynajmniej nie czytałem, nikt nie opatentował, że rzucają ziarno i wiecie, rano już słoneczniki stoją. Póki co nikt takiego czegoś nie wymyślił, dlatego że Boże prawo trzyma także przyrodę. I jeżeli siejemy, to musimy dać czas na to, żeby to ziarno wzeszło. I nam się czasami może wydawać, że ono nie wschodzi, że ono to za długo trwa, bo już powinno być, że jest jesień, jest zima, a tam nic nie ma. Ale Bożym jak gdyby przykazaniem, Bożym prawem jest to, że po zimie przychodzi wiosna i wtedy, wiecie, wszystko rozkwita. Czasami nam się wydaje, że jest wieczór, że jest noc, nic nie widać, w moim życiu jest ciemno, ale znowu Bożym przykazaniem, Bożym trzyma to, że po nocy przychodzi poranek i wtedy wszystko wstaje. Więc jeżeli szukasz zmian w swoim życiu, to uzbroi się w cierpliwość, Bożą cierpliwość, bo ta zmiana przyjdzie w określonym czasie i niekoniecznie to będzie czas chronos, tylko to będzie czas karios, czyli ten, który wypracowywuje odpowiedni moment. Jeszcze jedna uwaga taka, że nad nami jest łaska, nie prawo. Wiecie, w czasie uwielbienia dzisiaj wywyższaliśmy to imię właśnie, które tą łaskę nam objawiło. Bóg jest łaskawy dla twojego życia i dlatego musimy się spodziewać tej łaski. Kiedy Noemi wracała z powrotem, to mówiła rzeczy, wiecie, niebiblijne, nawet według Starego Testamentu. Bóg mi zabrał, jestem mara, jestem gorzej, jestem gorzka i tak dalej. Ale mam dzisiaj słowo, spodziewaj się łaski. Nawet jeżeli zrobiłaś źle, nawet jeżeli podjęłaś złą decyzję, może nawet i ta decyzja zaprowadziła nie w to miejsce, gdzie Bóg ma zaplanowane, ale spodziewaj się łaski, dlatego że mamy takiego Boga, bo jesteśmy wykupieni z łaski. Ten, który był prawnym wykupicielem, który reprezentował prawo, odmówił Noemi i Rut wykupu. Boaz zaprosił go, to pewnie znacie, albo można przeczytać, Boaz zaprosił ich w bramie, rozprawił się z nimi i powiedział, ty, prawny wykupicielu, masz prawo kupić ziemię, ale pamiętaj też, że wraz z ziemią musisz wzbudzić pokolenie wdowie. I on się wystraszył, dlatego że ona była poganką. I prawo nie wykupiło ją. Ten, który był prawnym wykupicielem, jej odmówił. I prawo nam też nie pomoże. I prawo nas też zostawi. Dlatego Jezus przyszedł, to cudowne imię, które przyszedł z łaską, bo wiedział, że prawo nas nie wykupi, że prawo nie rozwiąże naszych problemów, a jedynie łaska. I Boaz, który
okazał się wykupicielem, dla mnie jest uosobieniem Chrystusa w tej księdze. To jest to, od czego zacząłem. Jeżeli szukasz Chrystusa w Starym Testamencie, to otwórz Księgę Rut, spójrz na historię Boaza, który kupił, przyjął ją taką, jaką ona była. Ona się nie zmieniła, słuchajcie, na tym polu. Ona się nie... jej życie jak gdyby nie zostało podrasowane. Ona nie zagrała kogoś, wiecie, ale w trzecim pokoleniu też byłam Żydówką, żeby się przypodobać. Nie, ona była taka, jaka była. Ona była poganką, która stała biedna na tym polu, potem na klepisku. Ale Boaz wziął ją taką, jaką była. I Jezus wziął nas takimi, jakimi byliśmy. Jakakolwiek zmiana do Rut przyszła później. Nie czytamy już tego w Księdze Rut, ale możemy sobie wyobrazić. I jakakolwiek zmiana w naszym życiu przyszła później, zanim nas Chrystus wykupił. I każdego z nas wykupił w stanie duchowego upadku. To nas wszystkich łączy, że Chrystus wykupił nas w stanie duchowego upadku. I tym, co jesteśmy dzisiaj, była zmiana, która została przez to wprowadzona. Nie zasłużyliśmy żadną swoją elokwencją duchową, nawet czymkolwiek, na to, żeby On to uczynił. Ale jesteśmy pod łaską, więc spodziewaj się łaski dla swojego życia. Jeżeli masz moment, że podjęłaś złą decyzję, jeżeli masz moment, że decyzja nie była trafna i są konsekwencje, tak, one będą. Ale łaska Boża jest nad tobą. 10 starszych w bramie, którzy siedziało i obserwowało, to 10 przykazań, które nas nie wykupią, które są dobre, które są prawidłowe, które są zapisane w Biblii, ale one nas nie wykupią. Za to skierują nas do tego, który darzy łaską. Jest to Boaz w tej księdze, jest to Jezus w naszym życiu, bo On dokonał czynu miłości. Więc nie karm się resztkami ze stołu. Nie karm się resztkami nadziei, resztkami łaski, uzdrowienia, zaopatrzenia czy radości. Bo Jezus, który przychodzi do naszego życia, ma plan zmiany w każdym aspekcie naszego życia. I On nie czyni rzeczy, wiecie, tylko troszeczkę, tylko jeżeli wprowadza zmianę. On nas nie zbawił troszeczkę. On nas nie pobłogosławił troszeczkę, bo więcej było szkoda. Ale On daje wszystko, co był w stanie nam dać. I myśmy już to otrzymali. I mamy swojego odkupiciela i nie jest to prawo, ale jest Jezus Chrystus. I tak chciałem to spiąć. Zaczęliśmy od uwielbienia tego imienia. Chciałem to spiąć, że w naszym życiu tym, który przyniósł łaskę, jest naszym wykupicielem, który zabrał nas takimi, jakimi byliśmy, bez żadnego upiększania, nawet nie byliśmy świadomi swoich potrzeb duchowych. On przyszedł, wykupił nasze życie takim, jakim było. Dlaczego? Dlatego, że nas ukochał. Dlaczego Boaz zabrał Rut? Bo ją ukochał. I to jest analogia, która mi się otwiera. Więc kiedy wydaje nam się, że wszystko się w naszym jeszcze życiu wali, czy tak dalej, to szukaj stóp Chrystusa, które w naszym życiu już się odciskają, aby doprowadzić nas do miejsca pełnego odkupienia, pełnego usynowienia, czy przyjęcia jako córki. Bo zostaliśmy tak samo jak Rut podniesiona do godności żony Boaza, czcigodnej obywatelki, zostaliśmy podniesieni jako synowie i córki Boga i współdziedzice Jezusa Chrystusa.